Józef Aleksy pięknie niedawno mówił o ciągłości przemijania. Chodziło mu o to, że ciągle coś przemija, w znaczeniu, że nie ma tak, żeby coś nie przemijało, na przykład chwila. Nawiązując zgrabnie do wypowiedzi Józefa Aleksego o ciągłym przemijaniu, przechodzę gładko do tego, że za chwilę, konkretnie 7 maja, na ostatnim swoim kongresie przeminie Unia Wolności, zachowując jednak ciągłość centrową jako partia demokratyczna. Nie będzie na przykład lansowanego przez prawicowych liberałów podatku liniowego w propozycjach gospodarczych partii. Okazało się, że Jerzy Hausner, który to pisze dla BD swój nowy plan Hausnera, i zbieg okoliczności, musiał zrezygnować z podatku liniowego pod wpływem profesora Osiatyńskiego. Taki wierszyk wyszedł. Ów oznajmił, że podatek liniowy niech popierają partie dogmatycznie liberalne, ale nie partia centrum. PD będzie zatem dogmatycznie centrowa. Trochę na lewo, trochę na prawo, trochę tak, trochę nie. A jej hasłem będzie kapitalizm tak, liberalizm nie, nacjonalizacja tak, albo nie. I Hausner z tym swoim podatkiem liniowym okazał się bardziej liberalny niż najbardziej liberalni ekonomiści Unii. Nie powinno to dziwić, bowiem Hausner, były sekretarz KC i pierwszy sekretarz w Krakowie w burzliwych latach 80. był przecież ukrytym skrzydłem prawicowym w PZPR. Demonstracyjnie chodził prawą stroną korytarza, jak nikt nie widział. A jak musiał iść lewą, bo ktoś szedł, to prowokacyjnie patrzył na stronę korytarza prawą, ale z zamkniętymi oczami. Nowa partia ma następnie przyjąć deklarację taką historyczną, a jedno z jej sztandarowych zdań ma brzmieć: nie będziemy zakładali partii demokratycznej z sierotami po PRL. To co tam robi Hausner? No, on nie sierota, on tatuś PRL-u, a z tatusiami można.